Kobieta inżynierem? Czemu nie? Choć kilkanaście lat temu kierunki studiów inżynieryjnych były głównie zdominowane przez panów, to obecnie ta tendencja ulega zmianie. W miniony czwartek Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej brała udział w kolejnej edycji akcji Dziewczyny na Politechniki. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą akcję, pierwszy dzień otwarty tylko dla dziewczyn w ramach akcji organizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz konferencję rektorów polskich uczelni technicznych. W Polsce akcja taka organizowana jest po raz piąty, natomiast na ATH po raz drugi. Chcemy zachęcić uczennice szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza, znaczy właściwie wszystkich uczniów, ale przede wszystkim dziewczyny do studiowania kierunków technicznych. Pomysł akcji wziął się stąd, że na kierunkach technicznych niestety jest mniej dziewczyn, no i chcemy to zmienić. Chcemy może nie tyle wyrównać ilość dziewczyn i chłopców, ale chcemy, żeby przekonać dziewczyny, że studia techniczne też są dla nich i że warto studiować te kierunki techniczne, ponieważ później łatwiej jest znaleźć pracę. Chcemy mieć dobrych inżynierów, dobrze wykształconych inżynierów i kobiety jak najbardziej się do tego nadają. Podczas dni otwartych przyszłe studentki mogły uczestniczyć w jednym z kilku wykładów oraz wziąć aktywny udział w prawdziwych laboratoryjnych zajęciach. Co chcecie zaoferować tym przyszłym studentom? Studentkom. Studentkom. Znaczy, jak już wspomniałam, przyszli studenci są również mile widziani. Zaplanowaliśmy serię wykładów i pokazów laboratoryjnych. Również w zajęciach laboratoryjnych biorą udział sami studenci. Chcemy, żeby uczniowie mieli możliwość porozmawiania ze studentami, dowiedzenia się, czy warto właśnie studiować kierunki inżynierskie, jak wygląda samo studiowanie i żeby dziewczyny i chłopcy, żeby zobaczyli, jak po prostu u nas jest. Z roku na rok Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje coraz więcej kobiet. Absolwentki szkół ponadgimnazjalnych nierzadko interesują się takimi kierunkami jak budownictwo czy inżynieria środowiska. Niestety są wydziały, na których oczywiście dominują mężczyźni, natomiast na przykład Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku jest takim wydziałem, można powiedzieć, po części kobiecym. W ogóle zauważyliśmy, że na przykład na nowo otwartym kierunku budownictwo na naszym wydziale, czyli właśnie na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku, jest już 30% dziewczyn. Także można powiedzieć, że budownictwo dawniej było postrzegane jako taki kierunek stricte męski, natomiast coraz więcej dziewczyn zaczyna studiować i trzeba przyznać, że sobie doskonale radzą. Więcej informacji o studiach inżynieryjnych na Akademii Techniczno-Humanistycznej można znaleźć na stronie internetowej uczelni.